Jest z nami Jakub Wanacki. Jesteśmy zaraz po przegranym meczu z GKS-em Katowice. Dwa słowa. No co więcej powiedzieć? No przegraliśmy, byliśmy jedną bramkę gorsi. Mając tyle przewag i będąc nieskutecznym, no nie zasługiwaliśmy widocznie dzisiaj na coś więcej niż... Na nic nie zasłużyli w takim razie. To był tak zwany mecz za 6 punktów, bo i Katowice i Unia walczą o tą pierwszą czwórkę do Pucharu Polski. Momentami ten mecz był trochę senny. Co to spowodowało? Nie zgadzam się, że był senny. Uważam, że po prostu dwie drużyny spotkały się, które grały dobrze taktycznie. I tak jak to było w Katowicach, i tu to była partia szachów. W tym pojedynku wygrali Katowiczanie 1-0. I każdy mecz od początku sezonu jest za 6 punktów, więc nie patrzymy na to. Walczymy dalej, nic się nie dzieje. Było pewne, że nie wygramy wszystkim jeszcze do końca sezonu. Szkoda, że to się stało przy pełnej trybunach, przy super dopingu, ale to jest sport. No. Dzisiaj nie zasłużyliśmy, tak jak mówię, nie strzelając tylu przewag, nie zasłużyliśmy po prostu dzisiaj na żaden punkt i tyle. Gdzie trener Nick Zupanczyk szukał przewagi z Katowicami? Na co was uczulał? Gdzie możecie być lepsi? W jakim elemencie? Generalnie przygotowaliśmy się pod Katowice i generalnie i taktycznie i gdzieś tam... Fizycznie mieliśmy ten mecz odpoczynku, nie mieliśmy kolejki w piątek, więc też trochę popracowaliśmy. Nie będę też mówił, na czym dokładnie pracowaliśmy, bo to też niech zostanie to, co my robimy, niech zostanie na treningach, ale no jak widać... No... Tych kar było dzisiaj dużo, można powiedzieć, że skuteczność przeważyła? No tak, no mówię, tak jak nie daje się goli w tych lub przewagach, jak mieliśmy, no to ciężko o coś więcej w meczu niż mamy zero. No. Nie wygramy meczu, a jeśli nie strzelimy gola, no... Dotyczy wszystkich, nie tylko tych, co grałem przewagi, bo przede wszystkim tych, co grałem przewagi, ale też 5-5 mieliśmy sporo okazji takich, których mogliśmy gdzieś się wykazać tym większym sprytem, być może pod bramką. No nie chciało wejść dzisiaj, no wiem jak się, tak samo czuła się pewnie Katowiczanie czuli po ostatnim meczu z nami u nich, więc takie mecze się zdarzają, trudno, byleby jak najszybciej się otrząsnąć i we wtorek gramy kolejne spotkanie. Właśnie skomplikowaliście sobie tę sytuację, arcy trudne spotkanie w Nowym Targu przed wami. Każde jest trudne w tym sezonie, jak widać wszystkie drużyny, większość drużyn jest na tym wyrównanym poziomie i tak wiedzieliśmy, że będzie arcy trudno i tak, i to by, wszystkie, jak mówię, od początku są te każdy mecz, jeśli chodzi o tą czwórkę do Pucharu Polski, każdy ten mecz jest za 6 punktów, no. Z każdym gdzieś tam walczymy bezpośrednio, więc mówię, no i odpoczywamy, regenerujemy się i we wtorek jedziemy na fajne spotkanie do targu. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo.